W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Czym słońce dla świata, tym jest msza święta w Kościele Bożym. Tajemnica odkupienia uobecniana jest w ciągu roku liturgicznego. Z łaski Bożej przeżywamy po raz kolejny w naszym życiu ósmą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Spełniamy Boże przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I spełniamy przykazanie kościelne w niedzielę i święta, we mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Zatrzymajmy się dzisiaj przy temacie mszy świętej, abyśmy mogli lepiej tę wielką tajemnicę dokonującą się na ołtarzu poznać i gorliwie w niej uczestniczyć. Konieczność ciągłego wzrostu. Święty Paweł wzywa, a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Apostoł narodów nie pozostawia nas w nieświętym spokoju i nalega na ciągłą przemianę. Bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie, według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu, jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. A w innym miejscu pisze, przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Święty Ambroży w komentarzu do Ewangelii według świętego Łukasza pisze: łasce Ducha Świętego obca jest ociężałość i zwlekanie. Zagrzewa nas święty Paweł do intensywnego życia Ewangelią, pisząc w liście do Rzymian: nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali.
pisze apostoł narodów, stawajcie się coraz doskonalszymi. W innym miejscu w liście do Filipian pisze, a modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. W miarę odkrywania skarbów tradycji, łaska Boża prowadzi nas stopniowo do porządkowania naszego życia. W tym aspekcie i w tamtym i w jeszcze innym. Przy uczciwej pracy nad sobą wzrasta między innymi nasze zrozumienie tajemnicy mszy świętej i stajemy się coraz bardziej zdolni do godnego w niej uczestnictwa. Msza święta. Jednym z istotnych elementów naszej wiary, katolickiej wiary, jest msza święta. Msza święta jest kultycznym, doskonałym wyrazem naszej katolickiej wiary. W dekrecie o Najświętszym Sakramencie Eucharystii Sobór Trydencki naucza. Na początku Święty Sobór uczy oraz otwarcie i wprost wyznaje, że w życiodajnym sakramencie Świętej Eucharystii po dokonaniu konsekracji chleba i wina obecny jest prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek pod postaciami tychże widzialnych rzeczy. Nie ma sprzeczności w tym, że nasz Zbawiciel zawsze zasiada w niebie po prawicy Ojca wedle naturalnego sposobu istnienia i że sakramentalnie obecny jest dla nas w swojej substancji w różnych innych miejscach wedle sposobu istnienia, który, choć z trudem możemy wyrazić w słowach, możliwy jest dla Boga, a myślą oświeconą przez wiarę możemy go pojąć i mamy obowiązek mocno weń wierzyć. We wspomnianym dekrecie czytamy jeszcze, nasz Zbawiciel, mając odejść z tego świata do Ojca, ustanowił ten sakrament, w którym niejako wylał bogactwo swej Bożej miłości do ludzi, czyniąc pamiątkę dla swych cudów i przez jego spożywanie polecił nam czcić jego pamięć i głosić jego śmierć, dopóki nie przyjdzie sądzić świat. Chciał, aby ten sakrament przyjmowany był jako duchowy pokarm dla dusz, którym mają się karmić i umacniać, żyjąc życiem tego, który powiedział, kto mnie pożywa, ten żyć będzie przeze mnie, oraz jako środek leczniczy, uwalniający nas od wykroczeń powszednich i chroniący przed grzechami śmiertelnymi. Chciał ponadto, aby ten sakrament był zadatkiem naszej przyszłej chwały i wiecznej szczęśliwości i dlatego symbolem tego jedynego ciała, którego On sam jest głową, a z którym chciał nas połączyć tak bardzo mocnymi więzami wiary, nadziei i miłości, aby wszyscy byli jednomyślni i aby nie było u nas rozłamów. Mając na myśli komunię świętą, mówimy pokarm, duchowy pokarm. Trzeba jednak najpierw mówić o mszy świętej. Msza święta jest ofiarą, jest to sakramentalne uobecnienie ofiary Golgoty złożonej przez Pana Jezusa na krzyżu dla naszego zbawienia. Stąd tradycyjne centralne umiejscowienie krzyża na ołtarzu przed oczami celebransa. To podczas mszy świętej ma miejsce konsekracja. Chleb i wino stają się ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Innymi słowy,
dokonuje się transubstancjacja, czyli istotowa przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Można więc powiedzieć, że Eucharystia jako pokarm jest owocem mszy świętej. Piękne słowa czytamy w jednej z katolickich książeczek do nabożeństwa. Czym słońce dla świata, tym jest msza święta w Kościele Bożym. Msza święta jest prawdziwą ofiarą nowego zakonu, w której sam Pan Jezus w sposób bezkrwawy pod postaciami chleba i wina przez ręce kapłana Bogu Ojcu dla zbawienia świata i dla naszego zbawienia ustawicznie się ofiaruje, jak się na krzyżu w sposób krwawy ofiarował. Pan Jezus zapragnął bowiem w swej miłości, aby we wszystkich kościołach katolickich ciągle odnawiała się ofiara krzyżowa aż do końca świata, by w ten sposób wszyscy ludzie mogli stanąć pod krzyżem Jezusowym i korzystać z owoców Jego męki i śmierci. Jak więc na krzyżu kalwaryjskim, tak i w każdej mszy świętej Pan Jezus za nas wielbi Boga, w naszym imieniu dzięki Mu składa za łaski i dobrodziejstwa, przeprasza Go za nasze grzechy i wyprasza nam to wszystko, co konieczne dla naszej duszy i ciała. W każdej mszy świętej Pan Jezus wstępuje na ołtarz, zapala duchowe słońce miłości swojej i pragnie, aby promienie tego słońca ogrzewały nasze zimne serca. Życie duchowe, czyli duchowość rzymskiego katolika, to duchowość liturgiczno-sakramentalna. Wszelkim tendencjom, które chciałyby marginalizować, relatywizować, umniejszać mszę świętą, Najświętszy Sakrament i inne sakramenty oraz ich rolę w naszym życiu, powiedzmy zdecydowane nie. Nasze życie duchowe budujmy na dwóch pewnych chrystusowych filarach, częstej mszy świętej i częstej dobrej spowiedzi. Pan Bóg pracuje nad naszymi duszami. Ta Boża praca dokonuje się w sakramentach świętych. Pisze autor, XIX-wieczny kapłan, cała boska praca nad przeistoczeniem dusz jest zachwycająco przedstawiona i spełniona w głównym akcie kultu katolickiego, mianowicie w ofierze mszy świętej, tajemnicy zbyt mało znanej. O tajemnicy obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i o niepomiernie zaszczytnym spotkaniu, jakie dokonuje się w czasie Komunii Świętej, mówią słowa naszych tradycyjnych, starych pieśni eucharystycznych. Śpiewamy między innymi: w tej hostii jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Żaden z wojska anielskiego nie dostąpi nigdy tego, czego człowiek dostępuje, ciało i krew, gdy przyjmuje. Poznawanie tajemnicy mszy świętej, lektura lub słuchanie. Msza święta jest tajemnicą, mysterium fidei, tajemnicą wiary i trzeba tę tajemnicę coraz bardziej poznawać. Z naszej biblioteki 58 bierzmy do ręki katolickie opracowania dotyczące mszy świętej. Znajdziemy w nich odpowiedzi na pytania, czym jest msza święta, jakie są jej elementy, jak powinna być celebrowana przez kapłana, jak powinna w niej brać udział osoba świecka, jakie przepisy Kościoła katolickiego regulują cały szereg elementów związanych ze mszą świętą, architekturę Kościoła zewnętrzną i architekturę wnętrza, wyposażenie Kościoła i ołtarza, zróżnicowanie obrzędów,
milczenie, recytację, śpiew i muzykę, osoby usługujące do mszy świętej i cały szereg innych kwestii. Ponad 50 lat byliśmy pozbawieni największego skarbu mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Należy więc cierpliwie i systematycznie nadrabiać straszliwe zaległości w rozumieniu mszy świętej. Trzeba na ten temat czytać. Katolik kształci się. Katolik kształci się chętnie. Katolik chętnie poznaje bogactwo nauki Kościoła na temat mszy świętej. Czytajmy. Priorytet mszy świętej. Święty Augustyn powiedział: gdy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu. Ksiądz Bronisław Markiewicz, założyciel Michalitów, kapłan wielkiej gorliwości duszpasterskiej, patriotycznej i wychowawczej, odprawiał oczywiście tylko mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim. Oni zanotował ten gorliwy kapłan w swoich zapiskach życia wewnętrznego. Najwyższa czynność moja, msza święta. Już większej godności na świecie nie osiągnę, ani nawet w niebie. Biada temu kapłanowi, który sobie cokolwiek innego wyżej ceni. Msza święta, centrum życia mego. W niej mogę najlepiej podobać się memu Panu i najwięcej dla chwały Jego uczynić. Przez komunię i ofiarę mam Cię, Jezu, codziennie piastować, spożywać i drugich karmić Twoim ciałem. Kilka lat temu, w przeddzień Święta Bożego Ciała, spotkałem pewnego starszego człowieka, który powiedział mi takie słowa: najświętszy sakrament jest najważniejszy na świecie. Tak mnie uczyli przedwojenni salezjanie. Usłyszeć od doświadczonego świeckiego człowieka takie słowa w przeddzień uroczystości Corpus Domini to radość dla kapłana. Trzeba sobie stawiać pytanie, jakie miejsce w moim życiu zajmuje msza święta. Kościół poleca nam w przykazaniach kościelnych w niedzielę i święta we mszy świętej nabożnie uczestniczyć. A gorliwy biskup Wilhelm Sommerwerk wzywał przed laty: nie omieszkajcie, jeżeli to jest rzeczą możliwą, bywać na mszy świętej i w dni powszednie. Gorliwość i pobożność, z jaką w niej bierzecie udział, słusznie jest miarą wiary i miłości katolickiej, zarówno pojedynczych wiernych, jak i całej parafii. Kto Chrystusa miłuje, miłuje również i Jego najświętszą ofiarę. Jeśli mamy możliwość brania udziału we mszy świętej w dni powszednie, poczytujmy to sobie za największy przywilej i zaszczyt. Jeśli przybywamy do miejsca, w którym przebywa kapłan, już od progu pytajmy, czy ksiądz już dzisiaj odprawiał mszę świętą, bo chcielibyśmy wysłuchać mszy świętej. Trzeba dać pierwsze miejsce Panu Bogu. Ten Boży priorytet wyrazi się także w naszej konsekwentnej decyzji brania udziału tylko we mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. To jest kult katolicki, odwieczny, doskonały, Boży. Pan Bóg jest godzien tego, aby ofiarować Mu to, co lepsze, doskonalsze, najlepsze, najdoskonalsze. Branie udziału we mszy świętej czystym sercem. W czasach powszechnego zamętu, gdy tak zwany Kościół posoborowy pod wodzą nominalnych hierarchów oficjalnie otwiera furtki dla świętokradzkiej komunii, dopuszczając do niej tych, którzy trwają w grzechu ciężkim, należy częściej przypominać sobie elementarne reguły
Kościoła katolickiego dotyczące przyjmowania Komunii Świętej. Trzeba po pierwsze mieć wiarę katolicką, także w odniesieniu do rozumienia ofiary mszy świętej i Komunii Świętej. Wiarę tę wyraził w sposób klarowny Sobór Trydencki. Po drugie, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego. Święty Paweł pisze wyraźnie: ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Jeśli mówimy o częstej Komunii Świętej, to przede wszystkim trzeba zatem pamiętać o dwóch warunkach. Trzeba po pierwsze mieć wiarę katolicką, także w odniesieniu do rozumienia ofiary mszy świętej i Komunii Świętej. Po drugie, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego. Jeśli jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego, tylko dobra, szczera spowiedź przy dokładnym wypełnianiu wszystkich pięciu warunków dobrej spowiedzi otwiera nam drogę do Komunii Świętej. Stosowny ubiór na mszy świętej niedzielnej. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną, stąd też w odniesieniu do Pana Boga ważne jest zarówno nasze wnętrze, jak i to, co zewnętrzne. Odpowiednie postawy, gesty, sposób zachowania się w kościele oraz ubiór, strój. Święty Paweł pisze: chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety w skromnie zdobnym odzieniu niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nieprzesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze. Święta Kongregacja Konsystorialna wydała w 1930 roku specjalne pismo o strojach niewiast. Czytamy w nim między innymi: Jego Świątobliwość papież Pius XI, mocą najwyższego urzędu apostolskiego, który wypełnia w całym Kościele, nigdy nie przestał żywym słowem i pismem przypominać powiedzenia świętego Pawła: niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, jak przystoi niewiastom wyznającym pobożność przez dobre uczynki. Bardzo często również przy każdej sposobności Ojciec Święty ganił i z największą siłą potępiał nieskromny sposób ubierania się, który dzisiaj stał się już zwyczajem powszechnym, nawet u kobiet i dziewcząt katolickich, a nie tylko obraża ciężko godność i wdzięk niewieści, lecz bardzo nieszczęśliwie powoduje doczesne szkody samej kobiety, a co jest jeszcze gorsze, prowadzi do jej własnej i innych zguby wiecznej. Proboszczowie przede wszystkim i kaznodzieje przy każdej sposobności, według słów apostoła, niech przepowiadają, nalegają, proszą, każą, by niewiasty nosiły ubiór, który by tchnął wstydliwością i był ozdobą i ochroną cnoty, i niech upominają rodziców, by nie pozwalali córkom ubierać się nieskromnie. Rodzice, pamiętając na ciężki obowiązek, który na nich ciąży,
wychowania przede wszystkim religijnego i moralnego dzieci, niechaj dokładają szczególnych starań, by dziewczęta od zarania życia były uświadomione w nauce chrześcijańskiej i niechaj z wszelką gorliwością, słowem i przykładem rozwijają w ich sercach umiłowanie cnoty skromności i czystości. Idąc za wzorem świętej rodziny, niech starają się w ten sposób ukształtować i kierować swoją rodziną, by wszyscy, którzy do niej należą, znaleźli przy domowym ognisku rację i zachętę do umiłowania i zachowania cnoty skromności. Dziewczęta i kobiety, które się nieprzyzwoicie ubierają, winny być niedopuszczone do stołu pańskiego i do godności chrzestnych matek przy sakramencie chrztu i bierzmowania. W niektórych wypadkach nie należy im nawet pozwolić na wejście do kościoła. Gdy w ciągu roku wypadnie święto odpowiednie do zachęty do cnoty skromności, szczególnie w uroczystości Najświętszej Maryi Panny, proboszczowie i kapłani kierujący pobożnymi związkami i stowarzyszeniami katolickimi winni w odpowiednich słowach zachęcać i pobudzać kobiety do chrześcijańskiej skromności w ubiorze. Rzymskie katoliczki przez wieki wiedziały, jak ubrać się do kościoła. Sprawa jest nagląca. Wiele w tej dziedzinie zniszczono. Trzeba odbudowywać katolickie obyczaje. Trzeba pielęgnować cnotę skromności w domu, w rodzinach i w sposobie ubierania się do kościoła w dni powszednie i w niedzielę. Sprawa stosownego, godnego ubioru dotyczy także mężczyzn. Mężczyzna, katolik na mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, ogolony, chyba że ktoś ma brodę, czysty na duszy i na ciele, buty wypastowane, elegancki, najlepszy garnitur na niedzielę, koszula pod krawatem i marynarka. Rzymski katolik idzie do kościoła na mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim. Bracia i siostry, niech te kilka refleksji będą dla nas zachętą do gorliwej pracy nad sobą, do coraz lepszego poznawania tajemnicy mszy świętej, do postawienia jej na pierwszym miejscu w naszym życiu oraz do jak najlepszego w niej uczestnictwa duchowo i zewnętrznie, także przez strój stosowny i odświętny. Tajemnica mszy świętej jest godna naszej najwyższej troski, podejmowanej z miłości ku naszemu Zbawicielowi, który podczas każdej mszy świętej uobecnia tajemnicę swojej ofiary krzyżowej i obdarza nas obfitością swoich łask. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.